Sztuki można używać do propagandy politycznej, na potrzeby komercji. Można przy pomocy sztuki utrwalać stereotypy. Można sprowadzić ją do festynów z piwem i kiełbasą, ale można też dzięki sztuce rozszerzać sferę publiczną. Można powiększać przestrzeń wolności. Można przy pomocy sztuki myśleć o lepszym świecie. Jeden z najwybitniejszych artystów XX wieku, Józef Beuys, prowadził taką koncepcję rzeźby społecznej. Uważał on, że prawdziwym dziełem sztuki, takim dziełem totalnym w sensie wagnerowskim, jest to, w jaki sposób kształtujemy nasze życie społeczne. Tak jak ciepło pozwala kształtować nam różne materiały, tak ciepło międzyludzkie, a więc miłość, solidarność, gościnność, przyjaźń, powodują, że ze zbioru jednostek tworzy się społeczeństwo obywateli. Takim ciepłem międzyludzkim dzielą się artyści, stawiając pracę w przestrzeni publicznej, w mieście, i liczą na wzajemność. Tą wzajemność można okazywać na różny sposób, myśląc o nich, rozmawiając o nich, kłócąc się z nimi. Zatem nie chodzi tutaj o upowszechnianie sztuki, ale tylko o to, żeby zachęcić do aktywności, aby skłonić do porzucenia tchórzliwej obojętności, tak żeby sprostać powiedzeniu, przykazaniu. Nie bądź obojętny.